Jesteśmy w rezydencji pana Harpagona. To tu rozegrał się największy horror jego życia. W dzisiejszym odcinku będziemy próbowali dociec, kto stoi za kradzieżą 10 tysięcy talarów. Gdzie są moje pieniądze? Niech pan zachowa spokój. No jak ja mam być spokojna, jak moich pieniędzy nie ma, pan nikt nie wie, gdzie one są, no jak by się pani czuła w takiej sytuacji? Ale takie są procedury, ja nie mogę działać pochopnie, ja muszę mieć dowody na to. Niech pan usiądzie. Proszę. No ja, to jest po jakiś szach. Nie, to nie jest żadne. Znaczy, czy pani twierdzi, że ja okradłem swoje własne pieniądze? Czy ja ukradłem? Nie twierdzę, ja potrzebuję pańskich odcisków palców. Proszę. Będę panu teraz zadawał pytania. No. Dobrze, gdzie ostatni raz pan widział swoje pieniądze? Po co ja mam to pani mówić? Ale jak pan chce odzyskać pieniądze? Ale może pani to wykorzystać? Przepraszam bardzo. Ja potrzebuję tych informacji. Ja bez tych informacji niczego nie zrobię. Ja ich potrzebuję najnormalniej świecie. Dobra, okej. W takim razie powtarzam, gdzie ostatni raz widział pan swoje pieniądze? W ogródku. Byłbyś w stanie rozsiewać plotki na temat, gdzie mam schowane pieniądze. Pan ma schowane pieniądze? No, nie mówię tego wcale. Czy to można oszaleć? Pytam od tak, czy nie puszczasz takich bajek, żeby mi nazwać tym zrobić. Cóż to komu na tym zależy? Czy pan masz, czy nie masz? Dla nas to wychodzi jedno i to samo. Będziesz mędrkował? Będzie to mędrkowanie prędko wybije z głowy. Zabieraj się stąd już! Dobrze, więc zabieram się. Ale nie, czekaj. Niczego stąd nie wynosisz? Cóż bym stąd mógł wyjść? Chodź, to niech mnie zobaczy. Jak to w ogródku? No w ogródku, to chyba normalne, tak? Tam ich przynajmniej nikt mi nie ukradnie normalnie. Ale ktoś się ukradł. Ale inni ludzie trzymają je w domu, to by było większe prawdopodobieństwo, że ktoś mi je ukradnie. Ludzie trzymają zazwyczaj pieniądze w domu, ja je trzymam w ogródku. Dobrze. Czy ma pani z tym jakiś problem? Nie, żadnego. Pani komisarz? Dobrze, w takim razie, czy podejrzewa pan kogoś, kto mógł mieć związek z moimi? Czyli Kleant i Eliza. No tak. Dlaczego? Dlaczego akurat Kleant i Eliza? To są pańskie dzieci. Tak mi się zdaje, że oni wiedzą, gdzie je trzymałem. A poza tym to są darmozjady wstrętne, nic nie dają, tylko biorą, są nastawione tylko na branie. Są po prostu niewychowane. Ja już nie mam siły na nie po prostu. No nie mam siły. Eliza to taka pyskata, wredna, a Kleant to samo, jakby normalnie. Czyli po matce. Że pańskie dzieci uknęły coś przeciwko tak? Mi? Oboje. Nie. Nie? Bo sądzę, że bardziej skłonny był do tego Kleant. Więc chcesz się zrujnować tymi niegodziwymi pożyczkami? Więc to ty starasz się wzbogacić tak zbrodniczą lichwą? I ty śmiesz się przede mną stawać! A ty, ojcze, śmiesz jeszcze pokazywać się oczom ludzkim? Przez moich oczu, ojcze! Przez moich oczu! Kto jest większym zbrodniarzem od ciebie, ojcze? Czy ten, kto drogo nabywa pieniądze, których potrzebuje, czy ten, kto kradnie pieniądze, nie mając ich na co użyć? Ruszaj stąd, mówię! Moje ojcze, to jest ostateczno. Swoją drogę rad jestem z tego spotkania. To dla mnie przestroga, abym bardziej niż kiedy miał oko na jego czynności. Kleant. Czyli Kleant jest według pana głównym podejrzanym. Tak. Dobrze. Eliza mogła o tym tylko wiedzieć, ale chyba raczej w tym nie uczestniczyła, chociaż. Dobrze, ja to wszystko sprawdzę, naprawdę. Dziękuję, że pan odpowiedział mi na to pytanie. To będzie bardzo duży związek. Jak te pieniądze się nie znajdą, to pani tego pożałuje. Pożałuje. Dobrze. Coś jeszcze? Nie, to wszystko. Dziękuję. Pan Kleant. Tak. Dobrze. Syn Harpagonas. Tak. Dobrze. Czy wie pan, kto może mieć związek z tą sprawą? Tak, podejrzewam mojego ojca, bo on jest niezrównoważony psychicznie i był zdolny do uknucia takiej intrygi. No i
Czyli podejrzewa pan ojca, to dość dziwne, ale dobrze. Wcześniejsi świadkowie wspominali coś o niejakiej Mariannie. Czy wie pan coś na jej temat? Tak, wiem dość dużo na jej temat. Kocham Mariannę i nie wyobrażam sobie bez niej życia. Kto będzie mówił pierwszy, ojcze, bo oboje mamy coś do powiedzenia. No, ja mam też coś do powiedzenia. To co ci mam do powiedzenia, ojcze? Dotyczy małżeństwa. I ja również o małżeństwie chciałbym z wami porozmawiać. I jak ci się wydaje, sobie panienka? Osoba wprost uroczy. A jej wejrzenie? Pełne niewinności i powagu. A układ i obejście? Czarujące po prostu. Nie uważasz, że taka dziewczyna zasługuje w zupełności na... na to, żeby tak o niej pomyśleć? Owszem, ojcze. A mój ojciec chce się z nią poślubić. Słowem, bardzo się cieszę, że zgadzono się za pozwolenie. Łagodne bowiem wyjrzenie i stateczność. Panienki ujęły mnie za serce i byle miałam podać jakiś posażek. To gotów jestem ją zaślubić. Co? Jak? He? Jesteś gotów, ojcze, podobasz? Zaślubić Mariannę. Kto? Ty? O, ty? No tak, no ja. Nie wiadomo z jakiego powodu, chociaż podejrzewam o tą intrygę swatania mojego ojca z Marianną i Frozynę. Dziękuję panu za uzyskanie informacji. Chcę z panem kontaktować. Dobrze. Do widzenia. Pani Frozyna. Tak, owszem. Ja poproszę. Dobrze, jak wie pani, śledztwo dotyczy zaginionej szkatułki pana Harpagona. Co pani wie na temat skradzionych pieniędzy? Czy ma pani jakieś przeczucia, kto może mieć jakiś związek z tą sprawą? Ja szczerze mówiąc, nikogo nie podejrzewam. Pan Harpagon ma bardzo dobre kontakty z innymi ludźmi. Lecz no wiadomo, skąpiec jak skąpiec, no. Zawsze mógł znaleźć sobie jakichś wrogów. No dobrze. Czyli nie wie pani dokładnie, kto mógł to zrobić, kto mógł dokonać kradzieży, ale czy wie może pani, z kim pan Harpagon żył w takiej niezgodzie największej? Kto mógłby jakby tknąć za plecami pana Harpagona? Znaczy, słyszałam, że miał podobno jakieś problemy z jednym ze służących i był to Jakub. No dobrze, niech pani bardziej opisze swoje kontakty z Harpagonem. Pan Harpagon pomógł mi finansowo, lecz w pewnym czasie musiałam wszystko oddać, no ale byliśmy nadal w dobrych stosunkach i po prostu, no, pan Harpagon był bardzo dla mnie wyrozumiały. O, mi czasami astma, Franka, to strasznie. Od czasami tylko. Nic. Bardzo panu do twarzy z tą astmą. Pan bardzo uroczy gęsi. Ojej, dziękuję ci bardzo. Pytanie mam takie do ciebie. Słucham. Powiedz mi, kochana, czy mnie jaka Marianna kojarzysz? Tak. No, czy ona nie zna mnie czasami z widzenia? Wiesz, czy tam nic nie zauważyła, kiedy tak tu przechodząc? Nie. Ale wiele mówiłyśmy o tym. Nakreśliłam jej pański portret. Ale nie umieszkałam oczywiście wystawić przed nią pański zalet. Oraz korzyści posiadania takiego wspaniałego męża. Dobrze. Dziękuję pani w takim razie bardzo. Prawda. Przy sposobności miałabym małą prośbę. Mam proces, który grozi przegraniem dla braku trochę pieniędzy. Mógłby pan w najprostszy sposób zapewnić.
kochanek z takimi sprzączkami. Temu to już doprawdy nie zdoła się oprzeć. Ach, Frazyno, Frazyno, nawet nie wiesz, jak mi to miło słyszeć. Dobrze, a też wcześniejsi świadkowie wspominali coś o niejakiej Mariannie. Czy wie pani, jaki związek ona mogła mieć z tą sprawą? Bardzo mnie to interesuje. Ma to związek z weselem pana Harpagona, bo Marianna miała być jego małżonką. I po prostu ja pośredniczyłam w poznaniu pana Harpagona oraz Marianny. Jestem bardzo dobrą znajomą ich rodziny i po prostu stwierdziłam, pan Harpagon bardzo miły człowiek, bardzo jeszcze w kwicie wieku. On po prostu jeszcze mógłby na koniach jeździć, wszystko mógłby robić, no. Dobrze. Dziękuję bardzo pani za pomoc. Jeżeli wszystko? Tak, wydaje mi się, że to, co od pani uzyskałam, będzie dostateczną ilością. Wydaje mi się, że jeżeli dowiem się coś o dalszym toku tej sprawy, będę się z pani kontaktować. Proszę mnie informować, bo jestem pan Harpagon to mój bardzo dobry znajomy. Ja bym chciała najlepiej. Dobrze, jeżeli czegoś się dowiem, to będę się z panią kontaktować. Dziękuję bardzo za pomoc. Dziękuję bardzo. Dobrze, czy wie pani coś na temat zaginionej szkatułki? Nie, nic mi o tym nie wiadomo. Dobrze, a czy podejrzewa pani kogokolwiek o kradzież pieniędzy? Nie wyobrażam sobie w ogóle, żeby ktoś mógłby zrobić takie coś Harpagonowi. Dobrze, a jakie są pani relacje z Harpagonem? Ja miałam go poślubić, ale ja kompletnie go nie kocham. Kocham Kleanta, syna Harpagona. Harpagon kompletnie nie ma szacunku do kobiet. Zbyt późno dopełniłam miłego obowiązku. Pani, uczyniłaś to, co ja powinnam była uczynić? Do mnie należało uprzedzić panią. Dusza dziewczyna, nieprawda? Ale złe dziecko zawsze prędko rośnie. No, a cóż za wstrętny człowiek. Co mówi moja śliczotka? Ojże, jest to zachwycające! O, jesteś łaskawa, chylująca istoto. Nie wyobrażam sobie, żebym mogła go poślubić i z nim żyć. Ach, Frozeno, tak mi dziwnie jakoś. Jeśli mam prawdę powiedzieć, strasznie boję się tego spotkania. Ale dlaczego? Skąd ty mi powiesz? Ach, ty się pytasz? Czy nie możesz sobie wyobrazić uczuć osoby, która za chwilę ma zobaczyć narzędzia tortur, na jakie jest skazana? Wierzę bardzo, że gdyby chodziło o przyjemny rodzaj śmierci, wolałabyś do tego inne narzędzie niż pana Harpagona, oczywiście. Poznaję z twojej winki, iż młody elegancik, o którym mi mówiłaś, zaprószył ci nieco głową. Tak, Frozeno, nie myślę przeżyć. Wyznajesz kilkakrotnie jego odwiedziny i obejście. Tak pełne grzeczności i szacunku zostawiły mi nader miłe wspomnienie. Dobrze. Dziękuję pani bardzo za informację, jaką pani podała. Jak się czegoś jeszcze dowiem, będę się z panią kontaktować. Dobrze, dziękuję bardzo. Śledztwo dotyczy zaginionej szkatułki z pieniędzmi pańskiego ojca. Ja będę pani zadawał teraz parę pytań. Pierwsze z nich brzmi, czy wie pani, kto mógł dokonać tej kradzieży? Wydaje mi się, że szkatułka jest dokładnie w tym samym miejscu, w którym była mój ojciec. Jest niezrównoważony psychicznie. Wydaje mi się, że ona po prostu jest w tym samym miejscu, a on liczy na jakieś tam kolejne pieniądze. Wcześniejsi świadkowie w tej sprawie wspominali coś o mniemanym Walerym. Czy mógłby pani coś o nim opowiedzieć? Walery jest miłością mojego życia. Bardzo chciałabym poślubić jego, a nie Anselma, którego proponuje mi mój ojciec. Oto na siebie wymuskali pani, że tyle w nich siły, co w kurczęciu. To zatem moja córka postanowiła dać na siebie. Co do Kleanta, przeznaczam dla niej pewną wdowę, o której mi właśnie mówiono dziś rano.
Ciebie wydam za pana Azelma. Za pana Azelma? Tak, jest to człowiek dojrzały. Rozsądny i doświadczony. Nie ma więcej niż 50 lat i słynie swoich majątków. Ale ja nie pragnę być za mąż, jeśli pozwolisz, ojcze. A ja, moja córeczko, moja duszyczko, kochana, pragnę, byś wyszła za mąż, jeśli pozwolisz. Wybacz mnie. Wybacz mi serdecznie. Dobrze, dziękuję bardzo pani za uzyskane informacje. Jeżeli czegoś dowiem się w tej sprawie, będę się z panią kontaktować. Do widzenia. Witam pana. Na sam początek poproszę o pańskie odciski palców. To jest bardzo ważny element. Dobrze, dziękuję. Pan Walery, tak? Tak. No dobrze, Walery. Czy wie pan coś w sprawie zaginionej szkatułki? Nie, w tej sprawie nie wiem, ale wiem, że Jaśnie pan jest bardzo tą sprawą przejęty i strasznie się przyjmuje. Jaśnie pan, ma pan na myśli? Harpagonem oczywiście. Dobrze, niech pan krótko opisze swoje kontakty z Harpagonem. No oczywiście jest najlepszym pracodawcą na świecie. Jest hojny, zawsze się o mnie troszczy. Hojny Harpagon. Nowość. Dobrze. A jaki ma pan ogólnie kontakt z rodziną Harpagona? No więc, szczerze mówiąc, kocham Elizę. Skarbem największy jest Harpagona. Czyli przyznaje się pan do popełnienia przestępstwa? Nie, to miałem na myśli, my się nie rozumiemy. Chodzi mi o to, że ja i Eliza się kochamy. Prawda, skarb najcenniejszy, jaki pan posiadasz, to pewna. Ale nie tracisz go przecież, zostawiając go w moich rękach. Błagam pana na kolanach, bo ten skarb tak wolę uroku. Jeśli masz trochę serca, nie możesz mi go odmówić. Ani mi w głowie, coś tam oznacza. Przysięgaliśmy sobie wiarę i uczyniliśmy ślub, że nic nas nie rozdzieli. Znakomita przysięga, paradne śluby. Tak, przyrzekliśmy sobie, że będziemy do siebie należeć na zawsze. Już ja ci to z głowy wybiję, bądź pewny. Śmierć tylko jedna może nas rozłączyć. A to się zapali do moich pieniędzy. Wydaje mi się, że to, co od pana wyciągnęłam, już mi starczy. Jeżeli czegoś się dowiem w tej sprawie, na pewno będę się z panem kontaktować. Proszę nie wyjeżdżać za granicę państwa i najlepiej pozostać w mieście. Witam. Pan Jakub, tak? Tak. Dobrze, na pan początek. Dziękuję. Zadam teraz panu kilka pytań. Czy wie pan może, kto może mieć związek z zaginioną szkatułką? Według mnie najbardziej podejrzany w tej sprawie jest Walery. A idź pan, zamykam tę sprawę. Czuję, że jestem bardzo blisko rozwiązania tej sprawy. Ale coś jakby cały czas mi się wymyka. Co o tym sądzisz? Masz czasem sali pod nos. Thank you.